Od czerwca do grudnia 2021 roku eksperci obserwowali zdarzenia drogowe w Suwałkach, a w kręgu ich zainteresowania leżały kolizje i wypadki na przejściach dla pieszych. Z analizy danych wynika, że liczba tego rodzaju zdarzeń spadła aż o 40%. To ogromna poprawa, szczególnie że spadek w skali kraju wyniósł zaledwie 9%. Jak pamiętamy, wraz z czerwcem 2021 roku dokonała się zmiana przepisów mających poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Nie ma więc wątpliwości, że nowe zasady, oczekiwany skutek w Suwałkach, z pewnością przyniosły. Najwięcej niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych w badanym okresie zgłoszono na przejściach położonych na ulicy Wojska Polskiego. Są jednak miasta, w których skala poprawy jest większa. Nasze miasto wyprzedziły w zestawieniu opracowanym przez Rankomat 4 ośrodki. Rybnik ze spadkiem o niemal 58%, Gniezno prawie 56% i Mysłowice 50%. Na czwartej pozycji Zielona Góra, w której liczba zdarzeń na przejściach dla pieszych zmalała o 46,5%. W 5 badanych polskich miejscowościach zmiana w prawie nie zmieniła sytuacji, a w 44 kolejnych skutek okazał się odwrotny. Najgorzej wypadł odległy od Suwalszczyzny Kędzierzyn-Koźle, gdzie liczba zdarzeń na przejściach wzrosła i to aż 7-krotnie. W województwie podlaskim znacznie słabiej od nas wypadła stolica regionu oraz porównywalna z Suwałkami Łomża. W tej ostatniej odnotowano 12,5% zdarzeń z pieszymi mniej, ale już w Białymstoku nastąpił wzrost o ponad 27%. Przez 7 miesięcy w Suwałkach odnotowano 6 zdarzeń z udziałem pieszych, aż w 5 przypadkach nie ograniczyło się to tylko do nieustąpienia pierwszeństwa, a skończyło się wręcz najechaniem na przechodnia. Jednak, jak podkreślają eksperci, porównywane dane nie uwzględniają jednej kwestii. Rok 2020 był czasem, kiedy ruch z uwagi na pandemię był znacząco mniejszy. W 2021 roku więcej pojazdów pojawiło się na drogach. Specjaliści zatem nie są skłonni wyciągać z tych danych zbyt daleko idących wniosków i zaznaczają, że warto poczekać na dane z kolejnego rocznika.